Dzień dobry, witam w kolejnym programie 9 minut na trzeci sektor. Pewnie zastanawiacie się Państwo, skąd u mnie dzisiejszy strój. Otóż w ramach z jednej z swoich wypraw dotarł do nas wiking Wojciech Ławrynowicz. Witam Cię serdecznie. Witam, Sława. Skąd wikingowie w Elblągu? Wikingowie z Elblągu to długa historia, już ponad tysiącletnia. Nie wiem, czy wszyscy mieszkańcy Elbląga wiedzą, ale niedaleko Elbląga, nad jeziorem Drużno, wtedy dużo, dużo większym, była potężna osada handlowa wikingów. To było pogranicze Prusów, Słowian, a wikingowie byli wszystkim ludźmi biznesu. To nie byli tacy straszni barbarzyńcy, mordercy, jak się ich opisuje, chociaż też im to się zdarzało. Jako, że to było pogranicze Słowian i Prusów, założyli to osadę handlową i po prostu prowadzili biznes. A skąd współcześni wikingowie? To jest, wiele rzeczy się nakłada. To jest pasja, miłowanie do historii, poczucie wolności, fascynacja ruchem, przestrzenią, a i poważniejszymi sprawami jak demokracja, prawa kobiet, bo to wszystko było tysiąc lat wcześniej, także w ogóle wielka fascynacja kulturą wikingów. Wikingowie z Truso działają pod egidą Stowarzyszenia Elbląg Europa. Działacie już ponad rok, znacie się dobrze, ale myślę, że mieszkańcy Elbląga Was nie znają i chętnie by Was poznali. Czy jest taka możliwość? Jest. 1-3 maja na Wyspie Spichrzów zawitają wikingowie, będzie obozowisko, tak jak to kiedyś bywało, handlowe. Będą tam spotkania bojowe, konkursy, gry, zabawy, tańce. No i też bardzo, bardzo ważny akcent tej imprezy, mianowicie będzie Łódź Wikingu, będzie można obejrzeć, jak kiedyś wikingowie podróżowali, bo głównie podróżowali rzekami i morzami. A troszeczkę więcej szczegółów? Oprócz tego, że będziecie, wiem, że będą się odbywały walki i turnieje takie między wikingami, to czy mieszkaniec Elbląga będzie mógł wziąć udział w zabawach? W zabawach tak, no w walkach niestety nie, bo jest to jednak mimo wszystko bardzo mocna zabawa i gra i trzeba być odpowiednio dobrze chronionym, przeszkolonym, bo to rzeczywiście nie jest na pokaz. To chłopcy naprawdę walczą i walki się toczą na poważnie, ale naszym takim specjalnością grupy Truso jest gry i zabawy ludyczne, czyli wszystkie gry, które na co dzień między sobą zapełniali czas wikingowie. To jest dobra zabawa, a też chcemy, żeby właśnie w tym brali udział widzowie. Wiemy, że wikingowie, mężczyźni toczyli boje, były też turnieje. Natomiast czym się zajmowały kobiety wikingów? Znaczy, to jeszcze muszę wrócić do historii. Kobiety wikingów w kulturze wikingów stały na bardzo wysokim poziomie. Dopiero pod koniec XIX, na początku XX wieku kobiety w Europie uzyskały takie prawa, jak miały wikingów. Także status kobiety był bardzo wysoki. Stąd być może jako ojca dwóch córek tak też fascynacja kulturą wikingów, bo uważam, że kobiety są lepszą częścią ludzkości. Ale zajmowały się głównie prowadzeniem gospodarstwa domowego. To było tkanie, gotowanie, doglądanie gospodarstwa. Obecnie też dziewczyny bardzo często strzelają z łuku, bo to jest taki sport z tych walecznych, który kobietom jakoś tak pasuje. A i zdarzają się bardzo, bardzo rzadko, ale kobiety walczące. No proszę, to jednak nie słaba płeć, a płeć silna. Jak najbardziej silna. Trzeba dodać, że festiwal, który będzie się odbywał w Elblągu w pierwszych dniach maja, to międzynarodowy festiwal. Opowiedz coś o tym. Od kilku lat, kiedy zajmujemy się wikingami, współpracujemy z grupą wikingów z obwodu kaliningradzkiego, bo tam był taki odpowiednik naszego Truso, osada Kaup. Jest bardzo sympatyczna, bardzo fajna i bardzo na wysokim poziomie drużyna wikingów, grupa Kaup i Gorescia Woda. I jako, że współpracujemy, przyjaźnimy się i od 3 lat jeździmy na ich festiwal i do Zielonogradzka i co roku jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie i święto. W tym roku jak zaprosiliśmy właśnie grupę Rosjan, na około 30 będą w Elblągu i będą pokazywali walki, rzemiosło. I jest to grupa na bardzo wysokim poziomie. A jest tak na pierwszy rzut oka do rozpoznania dla zwykłego człowieka różnica między wikingiem z Elbląga a wikingiem z obwodu kaliningradzkiego? Myślę, że nie, bo przecież biorąc w X wiek to był wiek, gdzie właściwie Europa wyglądała jak obecnie współcześnie, współczesna Europa bez granic, czyli ludzie się przemieszczali, podróżowali i to jest kwestia, kto odtwarza którą część Europy, a to też nie jest tak do końca jednoznaczne, bo ludzie z Kijowa podróżowali do Anglii, z Anglii na Sycylię, kultury się mieszały, także no, my też, u nas jest wielki koloryt, wymieszanie, także praktycznie w każdej grupie jest to ogromne spektrum strojów i biżuterii, no, każdy jest trochę inny.
Dobrze, to podsumujmy to, co się będzie działo 1, 2 i 3 maja. W jakich godzinach, dokąd przyjść, co będzie można zobaczyć? Zaczynamy w piątek 1 maja o godzinie 12 uroczystym otwarciem i potem już cały czas coś się będzie działo. Będą gry, zabawy, pojedynki, walki. Każdego dnia będziemy kończyli bitwą. To jest będzie około godzin między 18 a 19 na Wyspie Spichrze będą odbywały się bitwy. I impreza będzie trwała do niedzieli, do godziny 16. Będzie możliwość również zobaczenia Waszych strojów, tak? Przyjrzenia się z bliska. Tak, myślę, że też nawet można będzie przymierzyć, robić sobie zdjęcia. Jako ciekawostka powiem, że będzie sokolnik z dzikim ptakiem, także to dla dzieci to jest to duża atrakcja. Chcemy uruchomić punkt archeologiczny dla dzieci, żeby mogły troszeczkę zmienić się w naukowców przez chwilę i być archeologami. Będzie na pewno dużo gier i zabaw. Chcę też zaprosić turystów, mieszkańców Elbląga do zabawy w tańce. No miłe spędzenie czasu. A czy będziecie serwować również jadło wikingów? No z tym jest troszkę gorzej, bo to są przepisy sanepidowskie i tak do końca nie możemy tego robić, ale będą na pewno na miejscu będzie można obejrzeć, jak funkcjonowała kuchnia wikingów. Z tego co wiem, Rosjanie zapowiedzieli, że będą gotowali taki napój miodowy, także myślę, że to też będzie można zobaczyć, jak to funkcjonowało 3 lata wcześniej. Mhm. Ciekawostką, o której mówiłeś, jest łódź wikingów, która ma przypłynąć. No łódź nie będzie płynęła z daleka, bo łódź jest w tej chwili stacjonuje w Elblągu na Wryzie. Jej właścicielem jest Kormak, wielka postać w świecie wikingów. To jest naprawdę wspaniały, wielki człowiek. I jego pasja jest ogromna, a tą pasją jest właśnie pływanie na łodziach i wokół niego zgromadziła się grupa fascynatów pływania na łodziach wikingskich. Co roku przemierzają rzeki, morza i w tym roku zaczynają sezon właśnie w Elblągu. Znaczy, zaczynamy. Ja też mogę powiedzieć, że zaczynam, bo też pływam na tej łodzi. Jest to naprawdę wielka, wielka, wspaniała pasja. Gdzie się znajduje osada Truso? Osada Truso prawdziwa znajdowała się 4 km obok Elbląga, ale my spotykamy się na narożniku Wyspy Spichrzów naprzeciwko muzeum, w takim narożniku między fosą a rzeką Elbląg i tam będzie obozowisko wikingów. Serdecznie zapraszamy. Ja również przyłączam się do zaproszenia. Moim gościem był wiking z Elbląga, nie pierwszy, ale i nie ostatni, Wojciech Ławrynowicz. Dziękuję Ci za rozmowę. Dobra, jedziemy.